Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Dzisiaj będzie rozpakowanie słuchawek dokanałowych, czyli coś dla fanów słuchawek audio. Będą to słuchawki firmy Soundmagic model ES18, czyli taki bardzo podstawowy model tego producenta, a słuchawki do testów dostarczył sklep słuchawki24.pl, za co serdecznie dziękuję. Zabieramy się za rozpakowanie, a cenę sprawdzicie w opisie filmu. Zaczynamy! Dobrze, dzisiaj rzucimy okiem na podstawowe słuchawki od firmy Soundmagic. Jest to pierwszy tego typu sprzęt na moim kanale. Oczywiście słuchawki dokanałowe już były i to nieraz, natomiast Soundmagic jest to moja pierwsza styczność. Opakowanie jest dość proste. Widzimy już słuchawki przez to opakowanie. Mamy też tutaj sporo informacji. Dowiadujemy się, iż dźwięk jest szczegółowy, mamy potężny bas, wygodne, dopasowane są. Oraz też chociażby dobra izolacja dźwięków z zewnątrz. Przetestujemy to oczywiście. Mamy dostępne kolory. Po drugiej stronie ciekawa część, czyli specyfikacje. Chociażby 10 mm neodymowe magnesy. Zakres częstotliwości dość pokaźny, od 15 Hz do 22 kHz, czyli rozszerzony. Biorąc pod uwagę niewielką cenę tych słuchawek, to naprawdę fajnie się zapowiada. Oporność 16 ohmów i długość przewodu chociażby 1,2 m 120 cm. Waga tylko 11 gramów, jak te dokanałówki są po prostu leciutkie. I mamy też w naszym rodzimym języku tutaj te specyfikacje. Ok, to było na tyle jeśli chodzi o rzut oka na opakowanie. No dobrze, opakowanie już otwarte. Jestem ciekaw co jeszcze w zestawie. Ok, mamy coś takiego, gdzie te słuchawki są dystrybuowane. Mamy sporo tych krajów, limitowana gwarancja. Ok, i mamy jakieś akcesoria z tego co widzę. No zobaczcie. Takie niedrogie słuchawki, a producent daje nam takie etui fajne. Dość duże, powiem Wam, jak na dokanałówki. Logo Soundmagic oczywiście jest, zobaczcie. Jeszcze kwestia, czy mamy jakieś... O, właśnie mamy. W końcu beczki silikonowe. Z tego co widzę, mamy tutaj średnie i małe. A duże mamy chyba założone. Wydaje mi się, że te, co są założone, są troszeczkę większe. Chociaż możliwe, że to są też duże. Na pewno te to jest rozmiar najmniejszy. No zobaczcie, mamy czerwony przewód pozłatanego mini jacka 3-pinowego, czyli bez mikrofonu, słuchaweczki, logo Soundmagic i tutaj zabezpieczenie przewodu przed złamaniem, bardzo fajna rzecz. Przewód jest dość cienki, ale wydaje się być w miarę wytrzymały. Tutaj przy samych już przetwornikach mamy też gumę, co zabezpiecza przewód przed złamaniem. I wykonanie mamy, tak mi się wydaje, że dość dobre. Model i logo Soundmagic. Tu mamy plastik, czerwona obwódka. Generalnie ładnie wizualnie te słuchaweczki wyglądają. No i mamy dość duże przetworniki, 10 mm całkiem spore. I powinny zagrać całkiem mocno. A jak będzie z jakością dźwięku, dowiecie się już w recenzji. W tym pierwszym rzucie oka to by było na tyle. Jeśli jesteście ciekawi cen, sprawdzicie sobie w opisie filmu. A na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!